Witam serdecznie na moim kanale. Jestem Anka i gadam o książkach, bo je bardzo lubię. I trochę sobie czytam. Choć to powinna być jeszcze jedna. I nie jest to jakiś mój rekordzik czytelniczy miesiąca. No nie, ale nie oceniajmy. Nie? Coś przeczytałam. Tylko ile to łącznie stron? Witam was serdecznie, moi drodzy. I ktoś zauważył? Mam nowe fryzury, grzywkę sobie ciachłam. Nie wiem, czy to widać, czy na plus, na minus, nie wiem, nie mnie oceniać. Ale miłe słowo w komentarzu się nie obrażę. Zaczynajmy. Mamy tu dzisiaj podsumowanie czerwca, moi drodzy. Czerwiec był miesiącem intensywnym, zarówno pod względem prywatnym, po jakieś występy, egzaminy dziecięce, wizyty w ogóle u różnych specjalistów, ortodontów, lekarzy. Trochę się działo, plus nasz wyjazd wakacyjny. I w sumie nie wiem, co spowodowało, że tych książek jest nieco mniej niż zwykle, ale jakby to nie zmienia faktu, że są tu bardzo fajne perełeczki, moi drodzy, więc nie idziemy na ilość, tylko na jakość tym razem. Co wy na to? To też ma swoje plusy. Tak, więc nie wiem, czy nie wy jesteście za daleko. Widzicie tak? Aby móc tu usiąść i do was pogadać, musiałam pójść na pewne układy z moją trójką dzieci, które są w pokoju obok. Ale koszt będzie niewielki, wiecie. A już jest lipiec, więc chciałam nagrać, żeby mieć co zmontować, żeby móc wam coś opowiedzieć. Ja się... Dobra, nie ukrywam, ja się muszę wygadać. Dla własnej przyjemności. Okej, mam kawę. Dyson jest, diabeł jest, miejsce te co zwykle jest, więc zaczynajmy, nie przedłużajmy, do konkretów, bo mam parę książek, które były naprawdę dobre. I na pewno o większości gadałam gdzieś we vlogach, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to linki będą na dole, zapraszam na resztę filmów, bo ja bardzo lubię mówić na świeżo o książkach. I ja tak się bardzo emocjonuję i to chyba wtedy też jest trochę takie, trochę, znaczy najbardziej szczere, moim zdaniem. Kiedy ja właśnie relacjonuję na świeżo po. Potem jak te emocje troszeczkę tak uchodzą, to często te myśli są nieco troszeczkę inne, więc jakby zapraszam na resztę. Przed bąbelek, tyle z dealu. Co tam? Czy może pod kakołupę do Suzi? Tak. Jej. Możesz. A możesz przymknąć drzwi? Dziękuję. Pa. Pa. Tak, mama powiedziała, że tak. Dziś są słodkie. Potem bym musiała pewnie pograć trochę w memory. Inne planszówki. Przy dobrych wiatrach inne planszówki. Ale... No. Chciałam w ogóle dzisiaj koniecznie to nagrać, bo ja właśnie te moje fryzy jest takie od fryzjera, wiecie, nie? Jak już umyję i sama ułożę, to już aż takie piękne nie są, to jest takie sienko, ale tak jak fryzjerki tak umią, więc... Nie? Rozumiecie. To trzeba coś nagrać. Trzeba to wykorzystać. Przejdźmy do książek. Przeczytałam w miesiącu czerwcu, muszę się skupić, bo wiecie, ja zawsze mówię nie ten miesiąc, co trzeba. Czerwcu. Tak. Przeczytałam książek raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, bo jedną pożyczyłam mamie już. Tak, sześć książek przeczytałam w czerwcu i to było... Powiem wam, że same te naprawdę fajne książki. Zaczniemy od Czerwonego Świtu, który dostałam na Dzień Matki od moich najdroższych pociech. I może troszkę czuć, że to nie jest taka książka nowa, bo wydaje mi się, że czasami te starsze takie fantastyki są... postacie są pisane z taką... mniejszą intensywnością, jeżeli chodzi o emocje, o wyrażanie ich. Może się czepiam. Chcę wam powiedzieć, że jak na to, że ten... Tu jest okno zamknięte, dlatego mi tak ciepło. Przepraszam, bo jakoś mi się ciepło zrobiło i tak się zastanawiam, czemu tu tak jest duszno, a tu nie, kto ma to okno. Dzieci chyba tu były wcześniej. I mi się podobał ten tom. Moi drodzy, tak, tak. I to podobno jest najsłabszy tom. Już jest dostępny.
I muszę się przyznać, że do mnie już jedzie zamówiony kolejny tom, bo na tyle ta historia była angażująca, że łaknę tej historii dalej. A wydaje mi się, że dalej to będzie w ogóle coś odjechanego, coś innego niż to, co dostaliśmy tu. Bo jakby historia nie powtórzy się, nie będzie już raczej w tym klimacie. Tak mi się wydaje, mam takie przeczucie, że pójdzie to troszeczkę poważniejsze tony. I tak, co my tu mamy? Mamy to tak w największym skrócie naszego bohatera Darrowa, który żyje, mieszka pod ziemią i jest tak zwanym czerwonym. Ten świat na Marsie jest skategoryzowany. Różowi, czerwoni to czego? No ci złoci to są najwyżej, ci czerwoni najniżej. I ci czerwoni żyją w takim przeświadczeniu, że pracują tak bardzo ciężko, mają bardzo ciężkie warunki pracy, po to wydobywają pewną hel, to, no to chyba mówią, jak się nie mylę, wydobywają to, aby pomóc w terraformacji Marsa, żeby następne pokolenia mogły przybyć i skolonizować całego Marsa. No, i się zaczyna. Nasz Darrow jest bardzo młody. Co pewnie przez to, że jest taki młody, niektóre niedociągnięcia jego zachowania można tym troszeczkę uzasadnić, usprawiedliwić troszeczkę przez to. I nasz Darrow po pewnym splocie sytuacji wychodzi na powierzchnię. Coś złego dzieje się i no nie chcę wam mówić za dużo, jakby przede wszystkim Darrow wychodzi na powierzchnię, dowiaduje się wielu rzeczy a propos Marsa, a propos życia. I przez te wszystkie złe rzeczy, które się wydarzyły, które ten początek jest w ogóle bardzo mocny. Jestem. Już o fabule dużo więcej nie będę mówić. Nasz Darrow po pewnej przemianie jego, w pewnym etapie książki fizycznej i po pewnych bardzo ciężkich przeżyciach przechodzi właśnie tą przemianę i na pewnym etapie w tej książce nasz bohater trafia w takie miejsce szkoleniowe, ze szkołą, to by to tak zachocznie by było nazwane. I mamy tam pewien system rywalizacji. Takiej rywalizacji przez pewien początkowy etap w ogóle na śmierć i życie. Potem troszeczkę przeradza się to w troszeczkę inną rywalizację, która polega bardziej na takim zdobyciu władzy, ustawieniach hierarchii też. I jakbym się tak miała czepić, co mi się w tej książce tak trochę nie podobało, to chyba to, że naszemu bohaterowi zawsze wszystko się udawało. I mimo tego, że były gdzieś tam wstawki, kiedy on wspomina swoją żonę i to, co się wydarzyło, tego było tak troszeczkę mało. W sensie to, co on przeżył, powinno zadać mu takie dość widoczne cierpienie, którego tak do końca nie było czuć w książce. Ale był tu świetny początek i sama końcówka też jest ciekawa. Fajne było w książce na długim etapie, w ogóle ten etap tego takiego szkolenia, jakby można powiedzieć, był dość długi i mozolny. Czyli taki ten środeczek książki, trochę tak, ale wszystko inne super. Fajne było to, że nie wiedziałam do końca, kto jest ten dobry, kto jest zły, kto zdradzi, kto już zdradził, czy może jeszcze raz zdradził, komu można zaufać, to było bardzo takie zagmatwane. Troszeczkę gdzieś tam poznajemy tą hierarchię świata, czy w ogóle jak ten świat tam na zewnątrz wygląda, jednak dalej było tego nie za wiele. Czasami te opisy były dość takie zdawkowe, a łaknęłam informacje, jak to wszystko tam działa. Więc no, dobry pierwszy tom. Spodziewam się troszeczkę więcej po następnym. Pięknie wydane, szapoba, jeżeli chodzi o właśnie wydanie MAG, super, bardzo ładnie to wygląda. Kolejna jest czarno-złota, więc też świetna. Świetne kolory, świetnie to tak ze sobą gra. Będę czytać dalej. Mimo, że właśnie miała minusy ta seria, to nie tak, że ona była rewelacyjna i zwaliła mnie z nóg. No nie. Ale czytając, poza tym środkiem, gdzieś tam delikatnie, może lekkie znużenie czułam. Reszta super. Naprawdę zaangażowana byłam. No, a początek w ogóle wymiatałem, więc moi drodzy. Potem na prośbę syna przeczytałam Skrzydła Ognia, w ogóle nade mną w dalszym ciągu stoi, żebym czytała kolejne dwa tomy, które mamy na półce, bo piąty tom jeszcze nie jest dodrukowany przez MAGA, mimo że MAG gdzieś tam informował, pisał wcześniej, że w czerwcu ma być dodruk tego piątego tomu, no nie ma. Nie ma, czekamy, bo syn
skończył wszystkie 4 tomy i ja uważam, że mój 10-latek jest zachwycony. Zachwycony jest tymi książkami, tymi smokami. Ja muszę przyznać, że ten drugi tom był troszeczkę słabszy dla mnie od pierwszego. Pierwszy tom był, no nie wiem, bardziej angażujący. Ta przepowiednia, sam początek, smoki, które właśnie uciekły z tego miejsca, gdzie były wychowywane i ta ich niewiedza, nieświadomość, dziecinność, to wszystko miało takie, było bardziej urokliwe. Tutaj cała historia opiera się na królowej Koral i nasze smoki udają się do takiego królestwa, do matki Korala, to jest matka tsunami. Było parę takich informacji, takich plot twistów, o których się nie spodziewałam. W pewnym momencie ja czułam na przykład smutek w danej sytuacji. Pytam się syna, czy on też coś takiego czuje, czy mu było przykro. On powiedział, że tak, ale nie na tyle, żeby się popłakać na przykład, więc myślałam, że niektóre rzeczy go mogą zaboleć. Tutaj mówimy o na przykład smoku, z którym walczyła tsunami całkowicie nieświadomie w pierwszym tomie i co się wydarzyło tam potem. Jedyne, czego się tak bardziej przyczepiam, to to, że historia czasem szła troszeczkę mozolnie. Ja rozumiem, że byliśmy wprowadzeni w ten morski świat, ale to, że na przykład sama królowa była taka bardzo podatna zarówno na jakieś sugestie i dyktowanie w ogóle jakichś rzeczy, czy to jak ona, co ona chce zrobić przez królową. Gdzieś tam niby się bała, że zostanie trochę zniewolona, a tu taka była dość odważna. Sama królowa była podatna na pożoga, dobrze mówię? Tak ona się nazywała, ta z innego królestwa, ta taka niedobra do końca. I właśnie tak troszeczkę infantylnie się zachowywały smoki, które z założenia powinny być dorosłe, o tak. Tak mnie to troszeczkę wkurzało. No na przykład ten, kurczę, nie chcę też fabularnie tu nic zdradzić, ale była taka końcowa scena, gdzie chodziło o to, że ktoś nie dopuszcza do tego, by wykluwały się jaja z ewentualnymi żeńskimi smokami. I mimo tego, że nie było wiadomo jak, kto i w ogóle, to w tym miejscu, gdzie się wylęgały te smoki, została tsunami zostawiona tam całkowicie sama. I to, co się działo, z jednej strony to dobrze, że była sama, bo się to coś wydarzyło, co się wydarzyło przez to, że ona była sama, ale nie wiem, czy nie za bardzo odmatwam. No nie wiem. Tsunami pojawia się znikąd. Jest bardzo krótko w tym królestwie. Ja rozumiem, że jest córką królowej, ale bardzo taki kredyt zaufania dostaje i na dłużej pozwalają gdzieś tam. Przypominajmy, że piątka smoków z przepowiedni jest nie dość, że jest młoda, to jeszcze wychowana w takim odizolowanym świecie, więc czy dorosły smok by czasami się tak zachował? No myślę, że nie, ale to się też może czepiam. Syn oczarowany, choć on uważa, że ten trzeci jest lepszy od drugiego. Bardziej mu się to podobało, więc ja polecam. Mój 10-latek jest po prostu zachłyśnięty tą historią bardzo. I widzę, że cierpi na syndrom niedokończonej historii, bo tom piąty, pierwsze 5 tomów, bo ogólnie to mówię z 10, pierwsze 5 tomów to jest jakaś tam zamknięta historia konkretnie o tych 5 smokach. I myślę, że on czuje ten ból. Dlatego łapiąc za zwiadowców, nie wciągnął się, chociaż już jest w połowie i ewidentnie troszeczkę już się zaangażował. Nie mogę powiedzieć, że nie, ale to nie jest ta miłość. Jednak smoki go całkowicie powaliły. Więc w oczach 10-latka czytanie o smokach jest w ogóle najlepsze. Ja polecam, szczególnie jak macie dzieciaków. Ja też to przeczytałam i uważam, że spoko. Jak na 300 stron historia idzie w miarę szybko. Nie nudziłam się, o tak. Czy to, że mój 10-latek to przeczytał i tak strasznie zachwalał, mnie zachęciło najbardziej? Tak, to było dla mnie najciekawsze. W sensie namawianie, jego opowiadanie o tych książkach, to jak rozmawiamy po moim przeczytaniu o pewnych fragmentach, to jest w ogóle magiczne, to jest super, więc ja na pewno przeczytam kolejne tomy i dlatego, że syn tego chce, ale ja też jakby tą historią jestem na tyle zainteresowana, że czemużby nie, tu smoki są świetne, więc po prostu bardzo je lubię, takie zagubione dzieciaczki trochę, więc spoko. Idziemy dalej. Na wakacjach przeczytałam Wiedźmina. Pierwszy tom tego sławnego, wielkiego Wiedźmina. I chyba nie muszę mówić, o czym to jest pierwszy tom. Pierwszy tom mamy tak naprawdę opowiadania.
gdyby to nie było opowiadanie, to ja podejrzewam. I byłoby to jakąś taką spójną całością, to ja podejrzewam, że byłaby piąteczka. Ale to, że są opowiadania, to różnicuje mi bardzo tą historię. Czyli jednym słowem, niektóre opowiadania podobają mi się bardziej, niektóre mniej. Najbardziej angażująca, wciągająca i ciekawa dla mnie historia była, powiem wam, bo ja of course już nie pamiętam, jak się to nazywała, kwestia ceny. Czyli tutaj o tej niespodziance. Bardzo mi się to podobało. Bardzo podobały mi się też fragmenty, które były głosem rozsądku, czyli takimi ciągnącą jedną się historią pomiędzy tymi opowiadaniami. Bardzo dobrze się czyta. Humor, spoko. Sam Wiedźmin i to, jaki on jest taki zdystansowany, z kodeksem, z zasadami, taki dość mądry, waleczny. Jak coś walnie, to w punkt. Świetna jest relacja Wiedźmin-Jaskier, no po prostu super. Czuję taki niedosyt, taki lekki brak wprowadzenia, bo to ja, że jakiś ma właśnie Wiedźmin mikstury, jak walczy, to jak zna, to w ogóle jak stał się Wiedźminem, gdzieś to są takie szczątkowe informacje, nic konkretnie. Gdzieś tam z tyłu głowy miałam sceny z serialu, parę opowiadań dobrze pamiętałam, ale były opowiadania, których w ogóle nie pamiętam, jeżeli chodzi o właśnie serial. Myślę, że obejrzenie serialu przed czytaniem jakby w żaden sposób nie wadziło. Przynajmniej ten pierwszy sezon, te pierwsze jakieś odcinki pomogły mi tylko i wyłącznie w wizualizacji tego, co czytam. Więc najsłabsze z opowiadań się właśnie zastanawiam. Pierwsze mi się podobało. Ziarno prawdy, mniejsze zło. Albo koniec świata, albo mniejsze zło. Tak mi się wydaje. Były z tych takich słabszych, które gdzieś tak wolniej to tak mnie interesowało. Rozumiem, czemu się to ludziom podoba. Rozumiem to. I jestem na tak. Bardzo polubiłam i sympatyzowałam się z Wiedźminem od razu. Mimo, że on jest naprawdę taki oszczędny w tym, co mówi. W swoich emocjach, ukazywaniu często. Co? Dzieci, o cierpliwości przybądź. Bo tak, albo w ogóle, moi drodzy, no wiecie, że bycie mamą i książkarą nie zawsze idzie w tym samym kierunku. Trzeba pogodzić te dwie ważne dla mnie funkcje, więc ja polecam. Ja rozumiem. Bardzo łatwo się w ogóle w tą książkę wchodzi. Czy inne się może być z tego? Tak. Biorąc pod uwagę, ile niekiedy wymaga ode mnie wejście w historię u Sandersona, u Abercrombiego może aż tak nie, albo na Eriksona, to już w ogóle jakby nie wspominajcie. Nawet u Sullivana, jeżeli chodzi o Legendę Pierwszego Imperium, ten początek też był taki mozolny, trochę wprowadzający, a tu od razu, chlaściach. Jakby w ogóle nie czuję takiego czekania, wprowadzania, informowania mnie. Jakoś to tak płynnie wszystko poszło. Szybko się to przeczytało, miło i plusik za humor, humor Geralda, taki stawkowy punkt podsumowujący, super. Naprawdę o to, że łapam od razu za kolejny tom, świadczy tylko i wyłącznie o tym, że mi się podobało, więc... A tak, właśnie przeczytam pierwsze opowiadanie już z kolejnego tomu, z tym, że no na razie to pierwsze opowiadanie o smoku z tamtego tomiku, tak na razie, więc rozkręcamy się. Polecam, tak? Ja mam egzemplarz z drugiej ręki, taki już po przejściach, ale dbamy, kochamy. Idziemy dalej. No to może teraz o kryminale, proszę bardzo, tak wygląda. Las zaginionych, Agnieszki Pietrzek. Pietrzak, chyba Pietrzak, prawda? Nie, Pietrzyk. Pietrzyk. Wklejam układeczkę. Jest to książka, która teraz będzie mi się kojarzyła z wakacjami. Mamy tam historię, która zaczyna się tak naprawdę od zaginięcia w pewnej stadninie koni. Ale potem mamy ponowne zaginięcie, znaczy ponowne, drugie zaginięcie, które pierw są ze sobą wiązane, potem nie. Tak naprawdę naszym głównym narratorem i śledzimy w ogóle myśli i historię Mariusza, którego właśnie żona zaginęła i mamy dwie ścieżki, które nas prowadzą. Ta aktualna i to, co się wydarzyło, bodajże to było 15 lat wcześniej. Powiem wam, że mimo tego,
że nie ma jakiejś takiej akcji, takiego łubudu, krew, flaki, trupy, to tam się ciągle coś dzieje. Co chwilę były jakieś takie informacje, jakieś takie zawiłości, niedopowiedzenia, które mnie trzymały przy tej książce bardzo. Była ona delikatniejsza od niejednego kryminału, jaki czytałam, ale forma pisania właśnie autorki była bardzo angażująca. I o ironio, tam się naprawdę tyle zła wydarzyło, bo mamy tam poruszane właśnie aspekty zarówno zaginięcia, samobójstw, gwałtu, problemów i finansowych, i życiowych, i zdradę. Wiele rzeczy tam, mucha mi tu lata, tak wiele rzeczy mogło się potoczyć inaczej. Ja w ogóle ten kryminał odebrałam bardzo tak realnie. To naprawdę, to jak to było napisane, nie było absolutnie czuć, żeby to była fikcja literacka. Co? To leży, ale ufifrałaś tę bluzkę, dziołcha. Ja polecam. Już wam mówię, że kupiłam sobie jeszcze jeden tomik, jeszcze jeden kryminalik tej autorki. Bo dobrze się to trzymało, czytało. Trzymało też może, bo nie gruba i lekka książka, więc trzymało się też dobrze. Potrzebowałam czegoś chyba takiego nie aż tak drastycznego. Jak się to wazmy, to możemy zasłonić. Może fajnie. Myślę, że te... taki rodzaj klimatu, gdzie nie jest to wszystko takie okrutne, mroczne i nie ma tutaj tego głównego nurtu, detektyw, morderstwo. Fajnie mi się to czyta. Książkę, którą gdzieś tak podobne, wydaje mi się, odczucia miałam, to był Wstyd Roberta Małeckiego. Ja mam tą książkę tutaj. Ja ją czytałam już dość dawno, chyba jeszcze zanim zaczęłam gadać o książkach na kanale. Bardzo podobny klimat takich realiów, chociaż mnie tu wkurzało, że ta matka tutaj, głównego bohatera, była bardzo zaangażowana w jego poszukiwania, tak na pograniczu policyjnej władzy. Rozumiecie, że pamiętam, że to tak trochę mi już nie grało w pewnym momencie tutaj, a tu mi wszystko grało. I zakończenie takie niedopowiedziane, otwarte troszeczkę, zaskoczenie, jeżeli chodzi jednak o tą żonę naszego bohatera, więc polecam, fajna książka, jak na kryminał. Okej, lecimy dalej. Ale mi się oczywiście bateria rozobie. Of course, już mi miga. A ja mam jeszcze powiedzieć o dwóch książkach. Minutkę. Z perspektywy czasu te baterie coraz krócej trzymają. W sensie, że już chyba jakąś ich część zużyłam. Tak to można? Tak to się dzieje? Czy mnie się inno wydaje? Dobra, moi drodzy, i taka konkret książka, którą przeczytałam. No to oczywiście Zemsta najlepiej smakuje na zimno, Joe Abercrombie. I to była dobra książka. No, panie Abercrombie, ja jeszcze nic złego spod pana pióra nie przeczytałam. Nic, co by mnie nużyło, smęciło. Jestem zaskoczona, że ten rodzaj fantastyki, taki ciemny, grim, dark, mi odpowiada. Jestem aż naprawdę zdziwiona. Mój Paweł właśnie jest na ostatnich paru stronach ostrza i widzę, że jemu też siadło to, jak pisze Abercrombie. I bardzo mi się to podoba, że to jest coś zupełnie innego niż Sanderson. Są zupełnie inne postacie, emocje, motywacje bohaterów. No co my tu w ogóle mamy, bo tak, to jest czwarty tom. Pierwsze trzy były spójną trylogią. Tutaj mamy coś nowego, mamy zarówno inne miejsce, gdzie się wszystko odbywa, inną w ogóle stronę świata, tak mamy też innych bohaterów. W sumie jedna postać, która była raczej mniej istotna w tamtej trylogii, pojawia się tu i jest jedną z głównych postaci. Mamy tam jeszcze taką jedną kobiecą postać, która gdzieś tam się przewija, jakieś tam wzmianki o i pojawienie się chwilowe pewnych postaci, ale to nie, tutaj musimy się nastawić na całkiem nową historię, historię zemsty. No i mamy tutaj przede wszystkim naszą Monzę. Nasza Monza, ona ma różnie ją nazywają, od węża Talinsu do najstraszliwszej i najsłynniejszej najemniczki na usługach wielkiego księcia Ors. I co tam się dzieje? No, Monza zostaje zdradzona, jej brat zostaje zabity na jej oczach i ją też próbują zabić, zresztą wszyscy są przekonani, że ona nie żyje. Jednakże przez pewny splot wydarzeń nasza Monza bardzo ciężko doświadczona, pobita, okaleczona, udaje się przeżyć. No i przez 70% książki wszystko, co ona robi, jest zmotywowane tą zemstą.
ale tutaj nic nie jest czarno-białe. I tak jak na przykład gdzieś tam nasz Dreszcz, bardziej jemu kibicowałam, tak potem się to wszystko obróciło, bo Dreszcz po pewnych ciężkich przeżyciach coś utracił ważnego dla niego. Nie dziwię się zresztą. Zresztą tam się non-stop kuźwa coś zmieniało. Tam ja w tej swojej prostolinijności myślałam, że teraz będzie tak, tak, a to kuźwa tak nie było. Tam non-stop się działy jakieś dziwne rzeczy. Tam non-stop ktoś kogoś zdradził, ktoś przez chwilę był dobry, miał dobre intencje, dobre czyny, po czym zdawał się zły, do krwi, brutalny, okrutny, obojętny momentami. Były i dobre sceny takie naprawdę, i walki się dobrze czytało, ale było okrutnie. Tutaj nikt się z nikim nie cacka, nikt nie buduje tutaj, bo wiecie, tak czasami gdzieś tam budowana jest ta postać, tak, tak żebyśmy się przywiązali i tak chcemy jej dopingować i tak podążamy za tą postacią w historii. Tu tak nie ma. Tu zupełnie czegoś innego możemy się spodziewać i zupełnie coś innego dostajemy. Podobał mi się ten tom w dużym stopniu, mimo że gdzieś tam z tyłu wydaje mi się, że ta patrząc na całą trylogię, tą pierwszą trylogię, tak troszeczkę lepiej, troszeczkę bardziej byłam tam zaangażowana, ale tam też byłam z tymi postaciami przez bite 3 tomy, tak? Tutaj nie miałam jeszcze aż tyle czasu, żeby się tak bardzo z całą tutaj bandą zgrać. Ale bardzo podobało mi się motyw tworzenia zaś pewnej drużyny, chociaż słowo drużyna to jest banda zbrodniarzy momentami. To za dużo powiedziane, żeby to była drużyna, ale tak, jest Monza, bo sama nie da rady dokonać tej zemsty, którą zaplanowała na tych kilku osobach, w szczególności. Zatrudnia na początku, pewne postacie pojawiają się i podążają z nią, co ja lubię. Mamy tu też troszkę podróżowania, w sensie nasze postacie podążają oczywiście za tymi osobami, na której właśnie ma się dokonać zemsta, więc no, mi się to podobało. Może momentami bywało, nie było zbyt okrutnie, to tu pasuje. Mimo tego, że jest okrutnie, brutalnie, obrzydliwie momentami, to tu pasuje. I w ogóle jakby wszystkie pomysły i plany naszych bohaterów zazwyczaj kuźwa nie wychodziły. Tam zawsze coś szło nie tak. Zawsze albo więcej osób umarło niż miało umrzeć. W ogóle niejednokrotnie jakaś zadyma okrutna się robiła. Na końcu w ogóle z tą koronacją też te wszystkie sprawy. Samo zakończenie. Tutaj troszeczkę czułam taki smutek do tej przemiany Dreszcza, bo gdzieś tam na początku on był takim stokiem, podszedł do wszystkiego z takim dobrym serduchem, a wyszło jak wyszło, troszeczkę takie mam uczucie jak do Logena z poprzedniej trylogii, że tak się to wszystko tak obraca. I ta nieprzewidywalność u Abercrombiego uważam, że jest spoko. To mnie przy tym w dużej mierze trzyma i to, że postacie są tak wielowymiarowe. Że jeżeli dana postać była według mnie na początku dobra, a potem pewne rzeczy się wydarzyły, pewne przemiany zaszły, to wszystko jest bardzo wiarygodne. Nie mam się czego czepić, że nie wiem, że o, takie wiesz, mówisz tak, a potem jest tak. Nie, tego tutaj nie. Tutaj naprawdę no to postacie tu są niemożliwe. I Abercrombie, wymyślając tutaj grono nowych postaci, przyjaznego truciciela razem z tą swoją pomocnicą, naprawdę Abercrombie, ja myślę, że ty cały czas rzucasz kłody pod nogi Sandersonowi. Tak jak ja byłam największą fanką Sandersona, tak ja teraz już nie wiem do końca. W dalszym ciągu Sanderson ma tą przewagę, że przeczyta więcej jego książek. Czy w ogóle? Bo nie splątam, taka myśl mnie teraz naszła. Czy on coś, Abercrombie coś pisze nowego? Czy gdzieś coś miałoby się może wydarzyć i ja może nie wiem? Muszę to sprawdzić, bo pierwsze prawo nie jest jakąś chyba... I muszę posprawdzać, kiedy powychodziły dokładnie te książki. Mam całą serię na półce, więc... Doczytamy. I tak, w następnej kolejności mam do przeczytania bohaterów, o których słyszałam bardzo dużo dobrego. A potem Czerwoną Krainę, którą uważa, wiele osób uważa za jedną ze słabszych książek. I potem zaś skakujemy na chyba spójną trylogię. Mamy tylko jeden zbiór opowiadań, taki chudziutki, bo wiecie, to jest ponad 800 stron, nie? To jest kawał książki i to już może służyć do samoobrony. A potem mamy taką trylogię, która chyba
mogę być niej doinformowana, tworzy całość. Spójną, tak jak pierwsza trylogia. Więc jakby tu mamy w ogóle łącznie 10 książek do ogarnięcia. Dużo dobroci. Ja polecam. I tak jak mówię, minimalnie mniej mi się to podobało niż ta pierwsza trylogia. W pierwszej trylogii w ogóle najbardziej... Kurczę, nie jestem w stanie się zdecydować. Drugi i trzeci tom były świetne, świetne. Ja na pewno chyba nim zawisnę i ostateczny argument dostał u mnie 5 gwiazdek, tak mi się wydaje. Ostrze. Było takie chyba w ogóle, tak patrząc z perspektywy czasu, w ogóle najsłabsze było Ostrze. To nawet tu mi się lepiej, bo może też ja nie wiedziałam przy Ostrzu, w co się ładuje, w jakie emocje. Więc dobra, idziemy dalej. Wy już chyba widzieliście film, w którym czytam tą książkę, bo to był film, w którym moja przyjaciółka wybrała mi książkę. I to była dobra książka. To jest 5-gwiazdkowa książka dla mnie. Były łzy. Ja nie lubię płakać na książkach. Ale zazwyczaj jak już płaczę, to też się trochę wzruszyłam, ale nie tak jak tu ryczałam. Na końcu, na te ostatnie dwie kartki czytałam ścierając łzy i robiąc tak, żeby tylko jeszcze doczytać. Tak kawy. To jest ostatnia książka. Mam nadzieję, że za chwilę żaden bąbelek do mnie nie przyjdzie. Moi drodzy, co my tu mamy? Mamy tutaj dość prostą historię. Aspekt science fiction jest naprawdę bardzo mały tutaj. I tutaj mamy emocje. Tak, nasz główny bohater Charlie jest osobą niepełnosprawną umysłowo. I nasz Charlie zostaje poddany pewnemu eksperymentowi, pewnej operacji, dzięki której powoli jego IQ wzrasta. Charlie staje się świadomy coraz bardziej życia swojego, co jest bardzo ciekawym aspektem. Charlie'emu wracają wspomnienia i patrzy na nie z większą świadomością, z większym tym ilorazem inteligencji i dostrzega rzeczy, których on nie dostrzegał, bo on uważał, że był głupi. I on tak bardzo chciał być mądry, ale przez jego chorobę nie był w stanie być mądrzejszy. W ogóle jeszcze nie powiedziałam o tym, że książka jest pisana w formie dziennika Charlie'ego. I na początku Charlie, gdy ma bardzo niski ten iloraz inteligencji, pisze z błędami. Bardzo ciężko się to czyta, po prostu. Nasze oczy przyzwyczajone do prawidłowych wyrazów, ortografii i interpunkcji, bardzo ciężko, ale no, to jest tak dobrze uzasadnione i tak dobrze, że to tak jest w tym formacie zrobione, bo to tak dobrze pokazuje to, jaki był Charlie w środku, kiedy był właśnie chorym Charlie, a kiedy był geniuszem Charlie. Tak, bo Charlie z jednej skrajności przechodzi w drugą i on ma wiele problemów, on wiele wspomnień jest ciężkich, wiele, tam się tyle w jego umyśle dzieje i jak ciężko jest mu być szczęśliwym, niestety. Nam się wydaje, że raz z inteligencją będzie szczęśliwszy, ale niestety. I potem już wam nie powiem, co się działo z Charlie. Powiem tylko, że te Basia nawet mówi, że ten pierwszy źle napisany wyraz bardzo boli. To była dobra książka. I to jest jedna z tych książek, w których właśnie ja chyba tak mówiłam, że nawet jak jest dobrze, to jest źle. Po prostu. Krótka, zwięzła, na temat, bardzo specyficznie napisana, co ma tylko i wyłącznie plus. A, i w sumie nie powiedziałam, kto to jest ten Algernon. To jest mysz, która przed naszym bohaterem została poddana pod ten eksperyment. No, powiem wam, że jak sobie tak wspominam, to jeszcze mi serducho tak wali przy tej książce. I ja myślę, że to jest historia, która na bardzo długo zapadnie mi tu w pamięć. Ja jednak wolę, wiecie, jak jest jakaś chyba jatka, jak jest fantastyka, jak są różne rasy, różne postacie, dużo się dzieje, akcja, walki, historie, podróże, przygody. Takie, ale te takie książki są wartościowe, bo człowiek naprawdę sobie pomyśli o wielu ważnych rzeczach po przeczytaniu takiej książki. Ale jak ja bym sobie takich rzeczy za dużo serwowała, to nie widzielibyście mnie tutaj szczęśliwej, tak mi się wydaje, więc chociaż myślałam, to nie była też ilość łez, jak ja wspomnę, Promyczka. To była kuźwa książka, która mnie emocjonalnie całkiem... Tak jak się uryczałam na Promyczku, od połowy książki non-stop ryczałam. Tu też były łzy.
ale to nie było może aż tak intensywne. I ta książka na pewno była taka mądrzejsza, też gdzieś tam ma jakieś takie przesłanie gdzieś, jak się dogrzebiecie głębiej tych wszystkich przemyśleń naszego bohatera. No, jednym słowem, ostatnia książka. Co? Śmiejesz się ze mnie? Nie, że super, że super. No, ostatnia książka. Ja polecam tą książkę przede wszystkim. W kolejności z takich naprawdę dobrych książek to te trzy to wymiatają. To są te dobre książki. Ja pójdę śmieci teraz wyrzucić. Przyszedł mi powiedzieć, że dużo much w kuchni lata. Dzieci są po prostu bezcenne. To jest moje top, top. Te książki w ciemno, jak kochasz fantastykę, dajesz. Tu też. A tu po prostu, to każdy mógłby przeczytać. Bez względu na to, czy zarzeka się, że lubi fantastykę, czy nie, ja uważam, że tą książkę każdy przeczyta i poczuje to, co ja czułam czytając ją. Więc ja polecam. To są moje książki czerwca. Mam nadzieję, że zachęciłam do jakiejkolwiek z nich. Bo super. I tak teraz patrzę, bo ja czytając Czerwony Świt byłam chyba pod większym wrażeniem niż teraz, kiedy już trochę ochłonęłam. I o ironio, wydaje mi się ta książka dość, patrząc na te, dość słaba teraz jednak. Co nie zmienia faktu, że się dobrze na niej bawiamy. Więc jakby, co jak nie o to chodzi w tych książkach, nie? Nie mam tu żadnej książki. A, nie wspomniałam o tym, że męczę Metro. Myślałam, że je skończę i że będzie jedna książka więcej. Metro, tom trzeci. Nie podoba mi się już Metro. Jestem taka trochę zawiedziona, bo ten pierwszy tom naprawdę tak mi się podobał. Drugi tom mi się już tak średnio podobał. No wiadomo. A wiecie, że to nie moja książka, nie mogę jej zniszczyć. Basiu, przepraszam. Nic jej nie jest. Więc te Metro. Kurczę, nie jest ta historia aż tak zła, żeby robić DNF, ale trochę mnie nuży. Więc jakby... No płakać nie będziemy. I jeszcze ją męczę, więc nie wiem. A mam ochotę na porządne post-apo i nie wiem, czy może gdzieś tam już przy końcu wakacji na ten bastion się nie szarpnę, tak mi się wydaje. Na chwilę. Co się dzieje? Właśnie napisać do Kuby. Kogo? Kuby. Mhm. Kuby też ma nie być długo. Co? Kuby też ma długo nie być. To mama mówiła. Już nie ma go? Nie wiem czy już, ale wiem, że miał mieć też wyjazd jakieś. Dobrze, napisz. Kolegów. To było na tyle. Ja jestem zadowolona z czytelniczego mojego. No tu nie ma jednej książki, pamiętajcie. Czerwca. Ja bardzo dużo książek w czerwcu zarówno dostałam, jak coś kupiłam, więc półki się rozrastają, więc wiecie, ja nie mogę powiedzieć, że nie mam co czytać, bo ja mam bardzo dużo punktów do czytania w kolejności. No. Więc jak widać, zaś fantastyka. Jeden kryminalik i no, to jest podobno ten Kwiaty dla Algernona science fiction, ale tak jak mówię, niech was to nie zmyli, tego aspektu science fiction nie jest za dużo. To było na tyle. Mam nadzieję, że fryz wam się podoba, że w ogóle widać zmianę, że ja tu jakąś grzywę mam. Dziękuję za oglądanie. Ja dopiję kawkę. Dzieci na mnie czekają, jak widzieliście, no stop wchodzą. Mam jeszcze dwa filmy w planach do nagrania, ale ja nie wiem, kiedy ja je nagram, bo wydaje mi się, że potrzebowałabym więcej czasu niż teraz potrzebuję na przykład do nagrania podsumowania. Ale jakoś dogadam. Musicie ze mną poczekać dwa tygodnie, bo moi rodzice robią remont łazienki i dlatego dzieciaki tam nie pójdą na noc, ale jak tylko już rodzice odpicują łazienkę, to dzieciaki na pewno tam pójdą. Tyle, ja zapraszam na pewno na jakieś vlogi, które będę skrupulatnie nagrywać, bo chyba w tym okresie wakacyjnym będzie mi najłatwiej nagrać vloga, bo po prostu dzieci będą gdzieś tu ze mną uczestniczyć. No i tyle. Serio, polecam wam te książki, czytajcie. Metra nie polecam. Ale te jak najbardziej na tak, moi drodzy.
I tak wiem, bo polecali mi, jeżeli chodzi o takie post-apo dobre i fantastykę właśnie post-apokaliptyczną taką, to bardzo dużo osób pisało mi o Silosie. Dziękuję za polecenie, ja kojarzę już tą książkę. Bodajże mamy teraz wznowienie i dodruki tej książki, bo chyba była swego czasu niedostępna do kupienia. Więc może czas się nad nią zastanowić. Rozważę to. Na razie mam inne... W ogóle mam takie chęci na kryminały jakoś ostatnio też, więc na pewno będzie przyplatany kryminał i fantastyka, jak to u mnie, moi drodzy. Ja dziękuję za każde nowe subskrypcje, za każdy komentarze. Ja to wszystko doceniam. Jest mi bardzo, bardzo miło. Mama. Kiedy możemy łączyć? Za 5 minut. Kiedy? Usiądź tam, się tylko pożegnam. Idę tam i łączyć? Nie, włączyć nie, poczekać. Mamy. Dziękuję za oglądanie. Do następnego. Miej kawy, miej książek, fajnych książek. Jak czytaliście coś godnego od polecenia, piszcie, piszcie. Ale ja nie chcę. Dinozaury nie mają tarczy. Będą same mieć. To będą mieć tarcza. Tarcza? No. Mhm. A może możemy łączyć.